Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje określone zasoby, nazywane w rachunkowości finansowej aktywami, do prowadzenia tej działalności, do bogacenia się, do wykonywania tej podstawowej formy jej prowadzenia, czyli zarobkowania, produkcji, wykonywania usług. Jeżeli mamy przykładowe zadanie, w którym mamy wymienione 14 pozycji, dość klasycznych, każda z pozycji ma ustaloną swoją wartość, możemy w sposób zgodny z podstawami rachunkowości finansowej zakwalifikować poszczególne elementy do określonych grup aktyw, czy to obrotowych, czy to trwałych. Ja już zakwalifikowałam określone elementy do poszczególnej grupy aktyw, czy to obrotowych, czy to trwałych. Rozpiska tych elementów, które się mogą znaleźć wśród aktyw obrotowych czy trwałych, mamy bardzo dużo. W każdej firmie mamy tych elementów tyle, ile potrzeba. Nie każde przedsiębiorstwo posiada środki trwałe w postaci gruntów pod budynek, maszyn produkcyjnych, samochodów ciężarowych. Niektóre firmy mogą opierać się głównie o patenty, licencje, o środki pieniężne, czy też zapasy, czy też materiały. Każda firma jest inna. Jednak w prawdziwym zestawieniu, takim kompletnym, analitycznym bilansie, na którym ujawniamy wszystkie aktywa firmy oraz źródła ich pochodzenia, możemy wyróżniać bardzo dużo pozycji i ogólnie mamy aktywa trwałe i aktywa obrotowe. W ramach każdej głównej grupy mamy pewne podgrupy, z których każda może się dzielić na jeszcze bardziej szczegółowe pozycje i niektóre pozycje dzielą się jeszcze na dodatkowe elementy. I zanim rozwiążemy takie zadanie, dobrze jest się zapoznać z tą lewą stroną bilansu, żeby łatwiej było nam zakwalifikować określone pozycje. Do takich szablonowych bilansów jak najbardziej jest dobrze wrócić. W przypadku poprawnego kwalifikowania aktyw do określonej grupy należy mieć pogląd, jak można kwalifikować aktywa, bo to usprawnia nam tutaj tą klasyfikację. Ona oczywiście jest już wykonana, zadanie niemal jest ukończone, tutaj proszę, mamy wymienione te wszystkie elementy niezbędne. Na tym filmie chciałam po prostu w tej sytuacji wyjaśnić, dlaczego określone elementy znajdują się w danej pozycji, a nie w innej. Jeżeli zapamiętamy, że aktywa możemy dzielić na rzeczowe, czyli które posiadają formę pewnego przedmiotu czy też miejsca, można to nazwać, że to jest coś fizycznego, to będziemy wiedzieć, czy będzie to coś, dalej możemy iść w tym kierunku, czy to ten dany przedmiot będzie wykorzystywany w okresie dłuższym niż 3 miesiące, czyli to będzie pewne aktywo długoterminowe, czy też krótkoterminowe. Bo można powiedzieć, że maszyna produkcyjna, czy samochód ciężarowy, czy też komputer, to są pewne aktywa wykorzystywane w długim okresie, ale na przykład gotówka w kasie, czy też gotówka, czy pieniądze na rachunku bieżącym, to są pewne aktywa, które wykorzystujemy w krótkim okresie i ich stan bardzo szybko ulega zmianie. Kolejnym aktywem, oprócz tego, czy długoterminowym, czy krótkoterminowym, czyli ze względu na czas, możemy określić rodzaj tego aktywu jako nie tylko rzeczowe, ale na przykład finansowe. Jeżeli mamy należności z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej, nie możemy tego zakwalifikować jako jakiegoś fizycznego przedmiotu. To jest pewna wartość, która powinna do nas wrócić z tytułu sprzedaży naszych dóbr czy też usług, więc to jest forma finansowa. I mamy jeszcze, ze względu na kryterium rodzajowe, aktywa niematerialne. W tym przypadku to są nabyte, na przykład na tym schemacie, nabyte oprogramowanie, licencja komputerowa. A więc to jest pewna wiedza, pewne umiejętności już zdobyte przez inne osoby, które pozwalają nam na usprawnienie naszej pracy, czy też zgodną z prawem możliwość wykorzystywania określonego programu komputerowego. Na możliwość zamiany jeszcze na gotówkę możemy rozumieć, czy mamy aktywa trwałe, czy obrotowe. Bo aktywa obrotowe bardzo łatwo jest upłynnić. Jeżeli sobie popatrzymy na te elementy, co wchodzi w zasoby obrotowe, co to materiały, towary, środki pieniężne, inne aktywa, to są
elementy, które bardzo łatwo jest sprzedać, a na przykład środki trwałe w postaci jakiegoś magazynu czy też budynku jest bardzo trudno upłynąć. Jeżeli maszyna produkcyjna jest wykorzystywana w długim okresie i ma formę rzeczową, możemy to określić jako środki trwałe. Tak samo samochód ciężarowy. Jednak jeżeli on wymaga dodatkowego usprawnienia, czy też naprawy, montażu, my to nazywamy, że są to oczywiście środki trwałe, ale kwalifikowane jako w budowie. Komputer też jest aktywem wykorzystywanym w dłuższym okresie. Możemy go zakwalifikować jako środek trwały, jest to forma rzeczowa wykorzystywana w długim okresie. Nabyte oprogramowanie, licencja komputerowa też jest, może być kwalifikowana jako zasób trwały, jednak ma formę niematerialną, niefinansową, tylko traktujemy to jako wartości niematerialne i prawne, w ramach których wyróżniamy koszty zakończonych prac, wartość firmy, inne wartości niematerialne i prawne, zaliczka na te wartości niematerialne i prawne. Prawdopodobnie tutaj by wchodziły patenty, licencje i należności z tytułu dostaw i usług. Jeżeli wystawiliśmy komuś fakturę, powstaje, a ona jest nieopłacona w ustalonym okresie, powstaje nam należność z tytułu dostaw i usług i taka należność najczęściej ma charakter krótkookresowy i te pieniądze powinny do nas wrócić w przeciągu tych ustalonych tutaj domyślnie w takich zadaniach 3 miesięcy. Dlatego nazywamy to pozycją należności, które te należności możemy zakwalifikować do należności. To jest oddzielna pozycja obok zapasów i finansowych zasobów krótkoterminowych. To są zasoby przeznaczone do przetworzenia w produkty. Generalnie wszystkim by się kojarzyło to z materiałami, ale jest później taka pozycja jak artykuły przeznaczone do odsprzedaży. Musimy powiedzmy odróżniać, że zasoby przeznaczone do przetworzenia to pewne są zasoby, które będą wykorzystywane do produkcji, a więc możemy to nazwać, że to są materiały, czyli pewne aktywa obrotowe w krótkim okresie do wykorzystania. Kolejna pozycja, budynki, hala produkcyjna i magazyn materiałów, to są oczywiście rzeczowe aktywa wykorzystywane w długim okresie, kwalifikowane jako środki trwałe. Do środków trwałych wliczamy właśnie m.in. te grunty, budynki, pewne maszyny, które wszystkie wykorzystujemy w długim okresie. Kolejna pozycja to grunty, tak samo środki trwałe, udziały w obcych podmiotach. Jeżeli nabywamy udziały, prawo do pewnych podmiotów gospodarczych niezależnych od nas, możemy to traktować jako inwestycję długoterminową, ale nie w postaci rzeczy, tylko pewnej wartości finansowej wyrażonej po prostu w pieniądzu na razie. A więc możemy to nazwać, że to są finansowe zasoby długoterminowe. Gotówka w kasie, jak i środki pieniężne, to będą środki pieniężne ogólnie w ramach aktyw obrotowych, które wykorzystujemy w krótkim okresie. Należności z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej też możemy potraktować właśnie jako inwestycję finansową wykorzystywaną w długim okresie, a więc będzie to pozycja finansowe zasoby długoterminowe. To są pewne, inaczej mówiąc, może być zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe, zależy od tego schematu osoby sprawdzającej. I tak jak mówiłam, tu artykuły mamy kolejne do odsprzedania przeznaczone i my je kwalifikujemy jako towary, bo produktami nazywamy to, co wychodzi z produkcji, a towarami nazywamy produkty, które już mają określoną cenę sprzedaży. Jeżeli mamy środki pieniężne na rachunku bankowym, ok, środki pieniężne i ostatnia pozycja, weksle obce płatne w terminie krótszym niż 3 miesiące. Możemy to traktować jako pewne aktywo obrotowe, które w krótszym okresie niż 3 miesiące powinno być przekształcone w inne, na przykład aktywo, bo za te weksle można później zakupić materiały czy też towary. Na koniec tutaj krótko proszę zobaczyć, możemy zrobić tą rozpiskę w formie tylko tabelerycznej i osobie sprawdzającej może to wystarczyć, ale można też przygotować w formie tabelarycznej całe zestawienie aktyw trwałych i obrotowych z odpowiednim podziałem na główne kategorie. Tutaj jest pierwsza,
Tutaj mamy pozycję pierwszą aktyw obrotowych, to są zapasy, należności i finansowe zasoby krótkoterminowe. Jak widać, wartości niematerialne i prawne stanowi tylko nasz element licencji komputerowej na 13 tysięcy, a już na rzeczowe zasoby trwałe wchodzą takie elementy jak środki trwałe w budowie i trzecia pozycja, finansowe zasoby długoterminowe, i te elementy wchodzące odpowiednio zakwalifikowane dają nam rzeczowe zasoby trwałe, które po dodaniu do wartości niematerialnych i prawnych, tylko te dwie pozycje dają nam wartość łączną wszystkich aktyw trwałych. I tak samo możemy dokonać takiego podziału aktyw obrotowych według pozycji głównych, które tutaj zostały nakreślone, a niektóre główne dzielą się na jeszcze elementy składowe. I jeżeli podsumujemy, ile mamy wartościowo aktyw w postaci materiałów i towarów, mogę ustalić, jaka jest łączna wartość wszystkich zapasów, czy to materiałowych, czy towarowych. Mogę ustalić, jakie mam należności krótkoterminowe i ustalić, jakie mam finansowe zasoby krótkoterminowe w ramach środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych, które oczywiście wcześniej zostały wypunktowane. Dopiero te elementy tutaj główne, ten pierwszy element i te dwa pozostałe elementy dają nam wartość zasobów obrotowych. I łączna wartość zasobów trwałych i obrotowych daje nam sumę wszystkich zasobów ogółem, które tutaj, tak jak widać, mają wartość w tej komórce określoną.